Witajcie na stoisku Dartmoora. Wiem, że Was to interesuje. Dartmoor w Polsce to jest jakaś wielka zajawka. No dobra, zobaczmy, co oni tu mają. Proszę ja Ciebie. Ride your way. A, stara śpiewka. Nowa rama. Kierownica. Proszę ja Ciebie. Ja to już widziałem. Rama w zieleni, w macie. Oj bracie, ta rama jest w macie. Platformy po 300. Primal 27 Ramula. Tak, proszę pijać ciebie. Co tu dalej mają? Zobaczmy z drugiej strony, bo tutaj są różne rzeczy ciekawe. Sele Italia to później. O, tu mają tak zwanego Blackbirda, Juniora. Taką ramulę byś chętnie sobie załatwił, nie? Jeździłbyś na, później na niej jak księciuniu. Ja wiem, o co chodzi. O, ta jest fajna. Czy taki ma garb tutaj. No, o to chodzi, właśnie. To jest to. Kierownicę również pod kolor. Ride away. Tak. Co mamy z drugiej strony? Street Fightera mamy z drugiej strony. Pokażę wam go z bliska. Ride away. Stara śpiewka. 26. No mieni się, kurczę, farba niezła nałożona. Ten jest w macie zielony. Co dalej? No i rowery Dartmoora. Ten to jest... Który to jest? Już zgłupiałem. Blackbird Evo 27. Chcę zobaczyć Blackbirda, to właśnie tak wygląda. Dość ciekawe. Pod ramą napis i o to chodzi. Tu mamy wersję Blackbird Evo 29 w niebieskim. Jakoś nie podchodzi mi to niebieskie. Szkoda, jak on wygląda zupełnie inaczej na kamerze niż w rzeczywistości. To jest troszkę inny odcień koloru. Kamera troszkę przekłamuje. Polećmy dalej. Tu mamy mocno czerwony. Czerwony jak krew sułtana. Albo biedźmy z drugiej strony, bo tu panowie stoją i nie chcą im przeszkadzać, więc lecimy z drugiej strony. Proszę ja ciebie. I z drugiej strony mamy Blackbirda Evo 29. No, praktycznie taki sam, tylko że mniejszy rozmiar chyba. Tak? Czy jestem w błędzie? Może jestem w błędzie. Dartmoor 29 to jest Pro 29. Tak. Lecimy dalej. O, tego właśnie chciałem zawsze zobaczyć. To jest Blackbird Pro 27, tak? Nie, to jest Evo 27, sorry. Sorry George, to jest Evo 27. George, chciałbyś takiego mieć? Nie. Jestem z tobą. O to chodzi właśnie. Też by nie chciał. Dobra. Proszę ja ciebie, SRAM 11, tu w ogóle nie zakręcę, a nie, zakręcę tym, patrz. Gra nawet nieźle. O, tego to na takim jeździłem, tylko że nie na fullu. Limo, na tak zwanym, jak się nazywał? Nie, Limon, Miami, ja już nie pamiętam, no nieważne. W każdym razie full wygląda tak, a nie full wygląda tak jak na moim poprzednim wideo. Gdzieś tu go dojdę, zaraz nie full też będzie. Dobra, druga strona, Primal Pro 27. To jest jeden chyba z najbardziej popularnych, rozchwytywanych Primali. Wersja 29 również też dość rozchwytywana. Wersja niebieska. Trochę chyba za szybko idę, ale mamy dość mało czasu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mamy mało. 4800 to taka przyjemność, ten 6,5. O takiego właśnie pokazywałem, tylko że nie na Foxie. A może był na Foxie, nie pamiętam. W każdym razie one wszystkie są takie same. Nie, dokładnie to był ten z tej strony. Proszę ja ciebie. Tu mamy czarnego. To jest Primal Intro, to jest ten z dołu. A 29 jest z góry. Szerokie opony. 2,4.
Lecimy dalej, kolejny Dartmoor. Kolejny Takes Right Away, Hornet Pro. To jest ten z dołu. Proszę o ciebie. A Hornet nowy, nowość za 4600, wygląda tak. Również wygląda fajnie. Lecimy dalej. Wiecie co? Tam jest jeszcze Dartmoor. Idziemy zobaczyć Dartmoory z tej strony. O, to są właśnie te fajniejsze moim zdaniem. Ten jest bardzo fajny. To jest Gamer Into 26. To nie jest Gamer Into 26, to jest Shine. Najnowszy model Shine. Zobaczcie. On kosztuje 7400. Proszę ja ciebie. To jest właśnie ta maszyna na pajku. Chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Mówię ci. Słyszysz to? Jak w szwajcarskim. Pokręcimy redboundem dla beki. Również jak w szwajcarskim zegarku. O to chodzi. Piękne malowanie. Proszę ciebie, z tyłu wiadomo, że nic nie ma. Bo to jest rower do zadań specjalnych. Słyszycie to? O to tu właśnie chodzi. Lecimy dalej. U góry wersja czarna. To jest również nowość. Tak. Właśnie o to chodzi. Kolejna nowość, proszę ja ciebie. Tym razem 2-6 Player Pro. Kurde, może z dalsza puszczę, bo nic nie widać. Tak wygląda Street. M40 Sunrise. Tak to jest, proszę ja ciebie. Tusek Player Evo. Również nowość za 3799. Zakręcimy diabłem. Ten już tak nie gra jak tamten. Ale też fajnie. Ważne, że jest wariant na amortyzatorze. Tak, o to chodzi. Dalej mamy akcenty już. Nie wiem, czy akcenty was interesują. Chyba nie. Jeśli chodzi o Dartmoora, to wydaje mi się, że to już jest koniec. Chyba tyle z Dartmoorów. No, pozdrawiam z Targi Kielce 2018.